i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bardzo serdecznie wszystkich witam, parafian, gości, którzy przybyli do naszej parafii na obchody Niedzieli Palmowej, Męki Pańskiej. Witam serdecznie orkiestrę z Lubawki. Msza święta jest sprawowana w intencji świętej pamięci Jerzego Romanowskiego, córki Lilianny z rodziną i za świętej pamięci Ludmiłę Grablica, drugą rocznicę jej śmierci. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości oraz sakrament pokuty i pojednania. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie z głęboką wiarą i pobożnością, pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Poświęcenie palm, proszę wziąć je do rąk. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieku. O Królu Izraelski.